Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na prezentownik do 50 zł. Poznacie moje propozycje kosmetyków, które bardzo cenię i przede wszystkim świetnie się sprawdzają w makijażu, w pielęgnacji włosów, w pielęgnacji i rozświetlaniu ciała. No i będzie dużo takich ciekawych propozycji, które możecie przede wszystkim dołożyć na prezent. Albo jeżeli macie umowę na przykład w domu, że sprawiacie sobie po prostu drobne prezenty, to nie są wygórowane ceny, ale naprawdę fantastyczne jakości produkty, to myślę, że ten prezentownik powinien Wam się spodobać. I przy okazji mam dla Was kod rabatowy na e-kobiecą, ważny, do końca grudnia minus 10% z moim hasłem, także mam nadzieję, że skorzystacie i co, zaczynamy. Wiem, że temat olejowania włosów Was bardzo interesuje i przede wszystkim ich pielęgnacja, więc pokażę Wam prezentownik, który myślę, że naprawdę dużo osób ucieszy, więc zacznę od produktów marki Anwen. Tutaj mamy maskę do włosów i to jest taka Sleeping Beauty Mask, czyli maskę, którą możecie zostawić na noc. Zresztą sposób użycia jest na dwa sposoby, jako maska właśnie nocna, nałożyć na suche włosy, zepnij je w kok, zabezpiecz, czyli na przykład zaraz Wam pokażę rzecz, którą Wam się naprawdę super sprawdzi, jeżeli chodzi o zabezpieczenie włosów, upięcie i przede wszystkim fajny sposób, żeby one po prostu Wam się nie plątały, nie brudziły poduszek, pościeli i po prostu zostawiamy je na noc, myjemy głowę szamponem, możemy ją nałożyć jako normalną maskę pielęgnacyjną na 10-15 minut i ona też będzie świetnie działać. Ogólnie maski Anwen są rewelacyjne, tylko kwestia, żebyście dobrały po prostu do swojej porowatości włosów. Pamiętajcie o tym, że są trzy rodzaje: włosy niskoporowate, bardzo błyszczące, włosy średnioporowate, które wymagają pielęgnacji, ale to nie są bardzo mocno wymagające włosy. No i bardzo puszące się często loki, które są właśnie wysokoporowate. I tutaj trzeba solidnie wtedy pielęgnować takie włosy, więc to jest pierwsza propozycja prezentownika i w pakiecie możecie komuś sprawić również z marki Anwen taki turban do włosów. I to jest, słuchajcie, mój hit, turban mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdzi, on jest też długi, w związku z tym przy moich długich włosach jest praktycznie na styk, łapię mi włosy, zakręcam, zwijam w turban i gotowe. Także dziewczyny, to jest naprawdę świetny prezentownik. Taki pakiet, możecie oczywiście inną maskę sobie wybrać, ja jeszcze Wam daję jako propozycję moją ulubioną. I właśnie znalazłam takiego naprawdę absolutnego ulubieńca, jeżeli chodzi o maski do włosów, czyli Garnier ma cudowny skład, podobnie jak marka Anwen. I pięknie pielęgnuje włosy, wygładza, nadaje taki blask i faktycznie włosy są lekkie, puszyste, takie sypkie. Więc to jest odżywcza maska bananowa marki Garnier. Nie ma dziewczyny lepszej, testowałam wszystkie. Ale sowa jest świetna, makadamia, one bardzo podobnie działają, ale zawsze wracam gdzieś tam myślami do tej bananowej, więc to jest moim zdaniem taki pakiet pielęgnujący do włosów, który Wam się na pewno spodoba. Natomiast jeżeli lubicie takie zestawy prezentowe i chcecie mieć po prostu coś gotowego, coś dobrej marki, to zdecydowanie Yop. Yop ma mnóstwo zestawów prezentowych, różne opcje zapachowe, kolorystyczne. Ja mam tutaj akurat zimowy poncz i to jest naturalny żel pod prysznic i tutaj mamy mydło do rąk. To jest coś, czego na pewno każdy z nas używa. Każdy lubi sobie postawić ładną buteleczkę, więc takie zestawy są, dziewczyny, niedrogie. Bardzo fajne, jeszcze z moim kodem rabatowym możecie ustrzelić naprawdę super cenę, a zapach jest obłędny. Ja bardzo lubię i zestawy takie świąteczne. Bardzo często mam w ogóle markę Yop u siebie w łazience czy w kuchni, bo też mają mydełka antybakteryjne. Ale po prostu zapach mi się podoba. Żele pod prysznic, kokos, sól, różne z różą, goździkami, no po prostu rewelacyjne. W ogóle kompozycje zapachowe bardzo przemyślane. Więc ja Wam bardzo polecam i to jest taki zestaw prezentowy, który możecie komuś położyć pod choinkę, przemycić jako dodatek do prezentu, bo cena jest naprawdę rewelacyjna. No i jeżeli chodzi o pielęgnację, zdecydowanie płatki pod oczy, maski, słuchajcie, to są przede wszystkim fajne dodatki, ale jednocześnie coś, co możecie komuś po prostu położyć pod choinką i na pewno się będzie z tego cieszył, bo płatki coraz więcej osób używa, coraz więcej osób zna takie produkty. No i dzięki mnie mam nadzieję, że znacie więcej ich dostępnych na rynku i przede wszystkim zwracam na różne rzeczy Wam uwagę, czy to są silnie ujędrzające płatki, czy silnie nawilżające, bo każdy z tych płatków zupełnie inną ma właściwość, nie ma płatków, które łączą w sobie wszystkie funkcje, ponieważ hydrożelowe mocno ujędrniają, wygładzają skórę, a na przykład takie na płachcie bardzo ładnie nawilżają, też rozświetlają, mają dużo takich substancji właśnie rozjaśniających. I takie właśnie są płatki Skin79, to jest Real Lemon iPad i Real Cucumber iPad, czyli ogórkowe i cytrynki. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że z tych dwóch, bo testowałam oba rodzaje, muszę Wam powiedzieć, że cytrynka bardziej działa. Jest ładniej rozświetlająca, nawilża, a te tylko delikatnie nawilżają, mają ładny zapach ogórka, więc to uznałabym za taki produkt dla bardzo młodych osób. Możecie pierwsze płatki pod oczy kupić swoim młodym dziewczynom w domu. A jeżeli szukać czegoś rozświetlającego i faktycznie mocno nawilżającego, to cytrynka jest moim zdaniem taka bardziej spektakularna, jeżeli chodzi o działanie.
A ten na mnie nie zrobił jakiegoś mega wrażenia, ponieważ muszę Wam powiedzieć, że po prostu testuję dużo płatków i widzę ogromne różnice w rozświetleniu, w wygładzeniu, jakości tych produktów, ale cytrynka na przykład jest świetna. Natomiast to, tak jak mówię, pierwsze takie płatki nawilżające, no muszę powiedzieć, że to jest świetny prezent albo dodatek do prezentu na naprawdę młodej dziewczyny, która po prostu chce zacząć swoją przygodę właśnie z płatkami i silnie nawilżyć tą skórę, gdzie ona jeszcze nie potrzebuje ujędrnienia, wygładzenia, bo jest po prostu gładka z natury i piękna jako młoda skóra. Natomiast teraz Wam pokażę coś, co jest totalnie uniwersalnym kosmetykiem. Sprawdzi się osobie w każdej wieku. W ogóle ten prezentownik jest taki zainspirowany ostatnim live'em, który prowadziłam na kobiece. W ogóle bardzo lubię prowadzić na kobiece live, ponieważ zawsze wyciągam dużo informacji. Wy też macie fajny feedback o kosmetykach. My z Agatą czy z Magdą testujemy sporo tych produktów i przy okazji przekroju możemy Wam pokazać różne rzeczy w fajnej cenie. Także Egyptian Miracle od marki Eveline. To jest kosmetyk dla małego dziecka, dla nastolatki, dla osoby w wieku dojrzałym, dla naszych babć. Tak naprawdę każdy znajdzie zastosowanie w tym kosmetyku dla siebie, do skóry dla dziecka bardzo delikatnej. Sosiek Sawcio z nami dzisiaj jest. Włączył sobie bajeczkę i odpalił sobie taką latarkę. Także tutaj mamy oliwę z oliwek, mleczko pszczele, miód, wosk pszczeli, pyłek pszczeli, propolis i olejek słonecznikowy. I muszę Wam powiedzieć, że zapach moim zdaniem jest uzależniający, ale na początku bardzo dziwne, także to na pewno odczujecie. Jest też w parze i polujcie na kobiecej balsam do ust. Ja testowałam, jest rewelacyjny, więc bardzo Wam polecam. Ale jeżeli chodzi o balsam do ust, to tutaj Orientana. Orientana, słuchajcie, ma idealny balsam do ust pod makijaż, bo za chwilkę przejdziemy do tematu makijażowego, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz z pielęgnacji, taką też bardzo uniwersalną. Ale to jest, słuchajcie, kosmetyk, który po prostu jest idealny pod matowe pomadki. Idealny wręcz. Także jeżeli szukacie czegoś nietłustego, co nie będzie Wam się wylewało za kontur ust, nie będzie obciążające, tylko po prostu taki idealny pod makijaż nawilżacz, to jest, słuchajcie, świetna rzecz. Bardzo często może Was ratować również jako kosmetyk pod oczy. Ja często używam, słuchajcie, produktów pod oczy jeszcze jako taki produkt zabezpieczający, ponieważ tłuste konsystencje bardzo ładnie zabezpieczają te lekko żelowe na bazie wody przed jakby odparowaniem. Po prostu zamykają tą pielęgnację, więc pamiętajcie, że krem zawsze musi być troszeczkę cięższy niż serum. A to jest, słuchajcie, świetny kosmetyk właśnie taki nawilżający pod oczy i do ust. Także dwa w jednym. W ogóle Orientana ma świetne, słuchajcie, płatki pod oczy, więc też Wam polecam. I to są takie innowacyjne płatki, ponieważ one zaczynają się tutaj i tutaj. To też jest bardzo ważna strefa, w której się kumuluje mocno zmęczenie, więc też pamiętajcie o tym. A taki kosmetyk uniwersalny, który mnie mocno zainteresował, ogólnie marka Miraculum, naprawdę ostatnio wypuszcza bardzo fajne kosmetyki, z wodą termalną. Ta seria mnie mocno zainteresowała i to jest, słuchajcie, krem, maska aktywnie nawilżająca, kwas hialuronowy, olej z komosy ryżowej. Do każdego typu cery, w tym wrażliwej, czyli jeżeli macie skłonną cerę do podrażnień, to również ten kosmetyk będzie ciekawy. Dzień i noc. Słuchajcie, to jest fajny kosmetyk, myślę, że dla osób takich początkujących z produktami typu maski na nos, kremy, chcą mieć taki kosmetyk dwa w jednym, bo często właśnie maski na nos traktujecie jako kremy. I to jest generalnie fajna opcja, jeżeli chodzi o pielęgnację, ale maski mają to do siebie, że one regularnie używane, ale raz na kiedyś działają, więc to jest taki shot dla skóry, więc ja Wam polecam 2-3 razy w tygodniu maksymalnie, a ten kosmetyk możecie używać po prostu codziennie, więc myślę, że warto. W ogóle cudowny skład ma marka Miraculum i taką prostą szatą graficzną. Bardzo mi się podobają opakowania i ten krem mnie mocno zainteresował, także wzięłam go na testy i myślę, że to też jest bardzo fajna opcja na prezent. Takim wieńczącym kosmetykiem pielęgnującym to jest, słuchajcie, pianka. Wiecie, że olejek konopny świetnie działa. Jest przede wszystkim łagodzący, na niedoskonałości, na jakieś zaczerwienienia świetnie działa i przede wszystkim jest też przeciwzmarszczkowy. To jest naprawdę świetny kosmetyk. I w parze macie też tonik. Dla mnie rewelacyjne połączenie, ponieważ marka Apis ogólnie jest przez Was lubiana. Świetne mają toniki, maski, a ja uwielbiam na przykład żel pod prysznic, takie wersje litrowe. Są świetne, wydajne, ładnie pachną, absolutnie nie podrażniają skóry. I też faktycznie ładnie nawilżają i nie są drogie. Także marka Apis ogólnie proponuje Wam świetnej jakości kosmetyki. Pamiętacie moją słynną maskę na nos? To był, słuchajcie, hit, jeżeli chodzi o maskę pod oczy, którą nakładałyście grubą warstwą, ona się wchłonęła, wklepowało się naprawdę fajny był ten wzrok, taki ujędrniony, więc to jest takie preludium do płatków, więc myślę, że warto takich produktów też używać w międzyczasie. Więc pianka z olejkiem konopnym do skóry suchej i wrażliwej, 95% składników pochodzenia naturalnego. No i zamykamy pielęgnację, słuchajcie, kosmetykiem, które myślę, że bardzo fajnie wrzucić komuś do prezentu, czyli mydełka. Flagoli by Peza to jest w ogóle fajna linia, która proponuje Wam świece zapachowe. Wiecie, że moja czekoladowa po prostu jest ulubienicą, Waszą również, bo wiem, że ją kupowałyście, a te mydełka pachną obłędnie.
obłędnie, w ogóle pięknie wyglądają i mnie zawsze, nie wiem, dajcie znać jak wy macie, ale mnie zawsze żal rozpakowywać taki prezent, bo to po prostu ładnie wygląda i świetnie wygląda jako dodatek do prezentu. Tutaj mamy masło shea, masło mango i masło kakaowe, także tą mydełko wam pokazuję jako dodatek do prezentu i wiem, że bardzo często żal rozpakować coś takiego. No i matka, jak już jestem w temacie płatków pod oczy, bo mówiłam wam, że płatki pod oczy są rewelacyjnym rozwiązaniem na prezent. Jedne z moich ulubionych marek i taki najciekawszy w sumie, jakie testowałam, Dr. Mola, pod kątem grafiki, jeżeli chodzi o te maski. Faktycznie bardzo fajnie wyglądają, ale one bardzo mocno nawilżają. To są maski, które silnie nawilżą wam skórę. Tutaj mamy na bazie kakao, na bazie kawy, rozświetlająca i rewitalizująca. Ja jestem jej mocno ciekawa. No więc mam nadzieję, że przetestujecie sobie, bo ostatnie maski w płaście, które wam polecałam, wam się sprawdziły, więc myślę, że Dr. Mola również warto testować. One są tanie, ale zauważam, że pięknie nawilżają. Naprawdę to jest już moja trzecia maska i ja regularnie do nich wracam. Dziewczyna kiedyś mi za kobiecej poleciła, mówi: Magda, jak przetestujesz, naprawdę się w nich zakochasz i faktycznie tak jest. Niepozorna maska, w życiu bym jej nie kupiła, uwierzcie mi. Ale później jak ją rozpakowałam, jak nałożyłam na skórę i zjadłam, to skóra była naprawdę zrewitalizowana, taka wypoczęta. Więc jak lubicie maski w płaście i lubicie testować nowe rzeczy, to będzie genialne. Także teraz przechodzimy szybko do kolorówki. I taki produkt przejściowy między pielęgnacją a kolorówką, ale mocno rozświetlający, to oczywiście Bielenda. Bielenda, słuchajcie, ma świetne kosmetyki. I naprawdę ostatnio bije na łopatki wiele polskich marek, takich drogeryjnych. Tutaj mamy Silk Body Perfector 10 w 1, czyli taki rozświetlający jedwab do ciała. I faktycznie muszę wam powiedzieć, że rozświetlenie jest bardzo ładne. Zresztą zobaczcie. Jest wręcz taka tafla na skórze. I to, słuchajcie, pięknie wygląda. Skóra jest po prostu muśnięta rozświetleniem. Pięknie pracuje ten produkt. On jest, słuchajcie, świetny. Tworzy efekt takiej tafli. Szukuje świetnie ciało do imprez. No i do lata, ponieważ możecie takim produktem podkreślić również opaleniznę. Dla mnie rewelacyjny. Jest taki delikatnie różowy, ale muszę wam powiedzieć, że na mojej opalonej skórze absolutnie się nie odcienia, pięknie wygląda i przede wszystkim, co mi się podoba w tym produkcie, wystarczy odrobinę i on wygląda zdrowo na ciele, także możecie go dodawać również jako rozświetlacz na policzki. On też się, słuchajcie, fajnie sprawdzi, ponieważ on jest mocno kremowy. Zobaczcie. I w ogóle nie tworzy plamy, bo czasami jest tak, że te produkty zastygają i tworzą plamy, też mocno na to narzekacie w niektórych produktach. Tutaj absolutnie takiego efektu nie ma. Natychmiastowy sposób perfekcyjny udoskonala wygląd skóry, wyrównuje kolory, pięknie rozświetla, idealnie wygładza, nadaje ciału efekt satynowego blasku, glamour, likwiduje szorstkość, wspomaga nawilżenie skóry. Słuchajcie, wiele fajnych naprawdę. Muszę wam powiedzieć, że mój synek jest bardzo grzeczny i to też jest właśnie takie łączenie home office'u, opieki nad dzieckiem. Dajcie znać, jak sobie radzicie, bo pisałyście mi, że czasami jest po prostu bardzo ciężko. Także mam nadzieję, że wam zawsze nie będzie przeszkadzać i teraz przejdziemy sobie do makijażu. Ostatnio na live'ie bardzo was zainteresowała brzoskwinka właśnie Make Up Revolution. Zobaczcie, jak ona wygląda. No ja wiem, że to jest Too Faced praktycznie, ale można mieć Too Faced troszeczkę w niższej cenie. Piękne w ogóle rozświetlenie. No cudowny efekt. W ogóle to jest taki efekt dosłownie tafli. Może wam pokażę na tej drugiej dłoni, gdzie nie mam, słuchajcie, produktu rozświetlającego wcześniejszego. Pięknie to wygląda. W ogóle byłyście zachwycone live'em, także też live jest zapisany z Agatą i właśnie rozmawialiśmy o prezentowniku, pomysłach na prezent, więc no, I Love Revolution tworzy naprawdę piękne kosmetyki. Cudowna w ogóle szata graficzna i to jest, słuchajcie, super pomysł na prezent. Myślę, że to też będzie fajny taki letni kosmetyk. Więc to to. I słuchajcie, no nie byłabym sobą, gdybym wam nie pokazała jakiegoś pudru. Ja bardzo lubię pudry, zwłaszcza PSE i Puff Cloud. To jest mój absolutny hit pod oczy. To jest już moje chyba drugie opakowanie. Ja miałam zamiennie z Han, PSE mi się skończyło, co jest oczywiście ogromnym cudem, ponieważ ja ogólnie używam jednego pudru do całej twarzy, ale jak chcę, żeby ta skóra była mocno rozświetlona, mam takie trochę zmęczone spojrzenie, to muszę wam powiedzieć, że on jest tak drobno zmierzony, że wygląda po prostu pięknie pod oczami. To jest najlepszy ever puder pod oczy. W fajnej cenie, nie trzeba kupować jakichś wysokopółkowych produktów typu Sephora Douglas, a naprawdę macie efekt takiego wygładzenia i rozświetlenia pod oczami. W ostatnich ujęciach pewnie zauważyłyście, że lubię efekt rozświetlonej skóry i tak faktycznie jest. Staram się w każdym makijażu przemycać, że można nie tylko rozświetlenie jakby eksponować na skórze twarzy, natomiast można również na całym ciele i tak faktycznie jest w moim makijażu, bardzo często przygotowując się do filmów, czy nawet na co dzień dziś wychodząc. Lubię mieć skórę muśniętą rozświetlaczem, ponieważ wygląda po prostu zdrowo, promiennie. No i zobaczcie, tak wygląda mój rozświetlacz Eco Cery w kolorze Capri, mój ulubieniec. Ja naprawdę dosłownie ostatnią drobinkę bym wykorzystała i żal mi otwierać nowy, ale żebym nie była zaskoczona, że on się kończy, to dla mnie idealnym prezentem ode mnie dla siebie jest po prostu rozświetlacz Capri Eco Cery. Jest po prostu genialny, pięknie wygląda, daje efekt zdrowego glow.
Ostatnio dostaję bardzo dużo od Was komentarzy takich przychylnych, jeżeli chodzi o mój makijaż. Brwi, słuchajcie, mnie mocno zawsze szokują, ponieważ kiedyś brwi zawsze stanowiły taki problem u mnie w makijażu, ale właśnie efekt konturowania, rozświetlenia, usta, więc ja Wam na bieżąco zawsze mówię, co mam na skórze twarzy, więc dzisiaj też właśnie rozświetliłam sobie buzię i dekolt Capri. Słuchajcie, to zawsze robię w każdym makijażu praktycznie gdzieś tam skóra pracuje muśnięta rozświetlaczem, tym produktem, więc bardzo Wam polecam. To jest naprawdę takie fajne kombo, jeżeli chodzi o makijaż, taki efekt wypoczętej skóry, więc jeżeli czegoś takiego szukacie, to super. U mnie oczywiście to naprawdę działa. Ale każdy makijaż musi być zwieńczony pomadką, więc oczywiście będzie to matowa Golden Rose Matte Lip Kit Long Stay, czyli długotrwała pomadka i ja mam w kolorze Warm Sable. I to jest, słuchajcie, idealny nudziak, który Wam na bieżąco polecam. Zresztą zobaczcie ten odcień, po prostu wygląda pięknie. To są bardzo krojące pomadki, zresztą za chwilkę Wam pokażę, zobaczcie. Ma turbokrycie i nawet przykryje, słuchajcie... moją czerwoną pomadkę. Zobaczcie to krycie. Także, żeby nie było, nie rzucam słów na wiatr, mam zupełnie inny kolor ust, idealny nudziak, bardzo fajny. I do tego macie w komplecie konturówkę, jeżeli lubicie po prostu sobie obrysować albo używać tylko jednego produktu. Natomiast ta pomadka zastyga i jest z Wami przez cały dzień. Także to jest super zestaw, jest bardzo tani, macie różne kolory, macie piękne opcje czerwieni, nudziaków, róży. To są bardzo fajne gamy kolorystyczne, nie takie właśnie przesadzone, gdzieś tam wyszukane, że ten kolor Wam do niczego nie będzie pasował, tylko to są takie opcje dziennych kolorów. Fajne kity, takie zestawy, więc moim zdaniem to jest idealna opcja, żeby po prostu zwieńczyć makijaż po prostu ładną pomadką. No i muszę Wam powiedzieć, że no każda z nas chyba kocha nude, ale te nude kiedyś, a kiedyś to były bardzo jasne, w ogóle no totalnie nietwarzowe, a teraz są takie fajne, karmelowe, ciepłe, bardzo ładnie wyglądają do różnych jasnych ubrań. No super, ja w ogóle nudziaki bardzo lubię i lubię też w kamerze nudziak, mimo że czasami po prostu skóra potrzebuje kontrastu, gdzieś na taką czerwoną pomadkę, to jednak nude jest takim fajnym, uniwersalnym kolorem. Więc co dziewczyny, mam nadzieję, że moja propozycja prezentownika Wam się spodobała. Przede wszystkim znalazłyście coś dla siebie. Opcja włosy. Opcje rozświetlenia, dodatków, zestawów dla leniuszków, ale i bardzo praktycznych leniuszków. No i oczywiście płatki pod oczy. No i byłam szczera, powiedziałam Wam, które są po prostu lepsze, które warto mieć. Dziewczyny, no wszystko dla Was. Pamiętajcie o tym, że z hasłem Skin Therapy 2020 macie minus 10%, także wpadajcie na kobiecą. No i co, mam nadzieję, że widzimy się w przyszłych filmach. Duża dawka prezentów, ale to już jest, dziewczyny, ostatnia prosta, żeby coś kupić, kupić w fajnej cenie i skorzystać z mojego kodu. Także bardzo się cieszę, że dziewczyny mi go udostępniły. Ja się z Wami żegnam, ściskam Was cieplutko i do zobaczenia. Trzymajcie się, hej!